Hej, 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 witam kochani bardzo serdecznie z tej strony YogiV91, a to jest gra Dota 2, czyli w pełnej nazwie Defense of the Ancients. Jest to samodzielna gra będąca kontynuacją znanego moda do gry Warcraft 3. Tak jest, no. Cóż, no chyba nie spodziewaliście się, że ja zacznę kiedykolwiek grać w ogóle w Dotę. Bo faktycznie sam nie przypuszczałem, że kiedykolwiek zacznę grać w gry zręcznościowe z elementami RPG. No ale jednak, powiem wam szczerze, jakoś tak się tym zaintrygowałem, zainteresowałem. Stwierdziłem, że może warto byłoby zagrać. Troszkę już sobie w tą grę pograłem. Czemu nie nagrywałem moich takich, że tak powiem, pierwszych kontaktów z tą grą? Bo stwierdziłem, że będę za bardzo lamił, chociaż i pewnie teraz będę lamił, bo dzisiaj zagramy sobie taki szybciutki mecz. Znaczy nie wiem, czy będzie szybciutki, ale zagramy sobie jeden mecz, będący takim elementem wstępu, bo ja gram zarówno i sam, jak i gram z Kreem, bo Krea też w tą grę wciągnąłem, także gramy razem, jeśli tylko się da. W chwili obecnej gram sam. Będę grał sam. Także zobaczycie sobie taki szybki mecz. No cóż, powiem wam, gra bardzo sympatyczna. Fajnie się w to gra mimo wszystko. Jest bardzo wciągająca. Może można przy niej spędzić naprawdę wiele, wiele, wiele godzin. Czas przy niej zasuwa niesamowicie, z meczu do meczu, z meczu do meczu i tak ciągle. Cóż ja mogę o tej grze jeszcze powiedzieć? No cóż, no myślę, że tutaj mogę dodać tylko tyle, że tytuł stworzyło studio Valve przy ścisłej współpracy ze współautorem oryginalnej modyfikacji Ice Frogiem, tak jest. No i cóż, no myślę, że każdy, kto gra w Dotę, wie, o co w tej grze wchodzi. Ale ja tak szybko tutaj powiem, że chodzi o to, by zniszczyć bazę przeciwnika znajdującą się na przeciwległym końcu mapy i jednocześnie nie dopuścić do zagłady swojej. Mecze są takie 5 na 5, czyli 5 na 5, 5 osób na 5, tak jest. No i cóż, zrobimy sobie taki dzisiaj szybciutki meczyk. Na razie nie gram zwykłych meczy z graczami, żeby to było jasne. Na razie gram koopy przeciwko botom, czyli po naszej stronie jest 5 graczy razem ze mną, którzy są sterowani przez takich samych graczy jak ja. No i gramy z botami, czyli gramy z botami po prostu, no i tyle, nie ma się co tutaj bardziej nad tym jakoś rozpowiadać. Dobra, znajdźmy sobie mecz, ja myślę, że zrobię takie małe cięcie, bo wiecie, ja nie wiem, ile tego meczu szuka, to jest różny czas, czasami szuka minutę, czasami szuka 5-10 minut, no, do 10 minut nigdy jeszcze, powiem wam szczerze, nie wytrzymałem, także no zobaczymy, jak mecz uda się znaleźć. To sobie w niego zagram i tyle. I wrócimy po prostu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wiecie co, taka mała zmiana planów z mojej strony. Postanowiłem, że tutaj nam mecz szuka w dalszym ciągu już prawie 2 minuty, ale niech sobie szuka. Ja postanowiłem, że pokażę wam mój profil. No jak zresztą widzicie, wybrałem sobie postać Liona, przynajmniej na razie gram Lionem. Dlaczego? Po pierwsze, zanim zacząłem grać w tą grę, oglądałem naprawdę masę poradników. Przeglądałem różne fora, które właśnie polecały przeróżne postaci, którymi można grać jako początkujący gracz. I prawie w każdym przewijało się imię Lion. Stąd też sobie go wybrałem. Tutaj mam wszystkie mecze, trochę tych meczy już udało nam się rozegrać. No, na pewno niepodważalnym atutem w chwili obecnej jest to, że
Że po prostu gram z botami i wiecie, tutaj jak widzicie prawie większość meczów jest wygrana, bo jednak z botami gra się troszeczkę łatwiej i to jest fakt niepodważalny, bo z ludźmi gra się zdecydowanie ciężej, oni już myślą całkowicie inaczej i nie są już tacy schematyczni jak boty. Ale boty też dają popalić, jeśli tylko mają okazję, że tak powiem, za przeproszeniem, skopać nam tyłek, to się długo nad tym nie zastanawiają. I tyle. Jest sklep dostępny w grze również, w którym możemy zakupywać właśnie klucze do skrzyni skarbów, na przykład takie skrzynie. Ja już takich skrzyni mam bodajże 3 albo 4. To są skrzynie, że tak powiem, wygrane w meczach, o, że tak to nazwę. No i cóż, no, można sobie tutaj zakupić klucz, bo my dostajemy skrzynię, ale klucz już niestety jest płatny, jest naprawdę masa, wyposażenie, warsztat, tutaj wiele możliwości. No i jest również zakładka Ucz się, w której mamy masę bohaterów, chyba ponad 80 albo nawet i więcej. Chyba ponad 80. Ja powiem wam szczerze, testowałem kilka postaci, ale najdłużej zdecydowanie gram właśnie Lionem i dzisiaj sobie pewnie tym Lionem znów zagram, bo żadną inną postacią nie czuję się na razie tak dobrze. Ja dopiero mam w planach, wiecie, przetestować sobie jakieś tam inne postacie i tak naprawdę w najbliższym czasie mam zamiar sobie przetestować postać Crystal Maiden. Być może przetestuję sobie Licza i jeszcze tutaj był Centaur Warrunner, ale jakoś, no ja wiem, no ten Lion, mimo wszystko ten Lion jakoś najbardziej mnie tutaj wciąga, bez wątpienia. Dobra, coś nam długo tego meczu wyszukuje, z tego co widzę, ale dobra, zaczekamy jeszcze sobie chwilkę. Postaci jest masa, naprawdę każda ma inną umiejętność. Kiedy wchodzimy już do gry, mamy tak zwany sklep, różne sklepy, bo jest i sklep magiczny, które są, i jest taki zwykły sklep również. Mikstury, buty, zbroje, pancerze, wszystko, a pieniądze, że tak powiem, na te przedmioty zdobywamy w grze za tak zwane last hity. Jeszcze jedna taka wiadomość, gift koda mam od gracza, tutaj widzicie Mefu720, znalazłem tego kolegę gdzieś tam na forum, no i wysłał mi gift koda, także mam. Na razie, jak wiecie, to jest wersja, nie wiem czy teraz dobrze to powiem, czy dobrze to określę, alfa, chyba to jest wersja alfa, na razie taka początkująca. W której, no cóż, no mamy chyba full pakiet, bo nie wiem, czy są tu jakieś ograniczenia, ale wiem, że w momencie, kiedy ta gra wyjdzie już w pełnej wersji, ten gift code wygaśnie, no i niestety będziemy musieli tą grę, trzeba będzie tą grę zakupić, znaczy będzie można ją zakupić, chyba ponad 100 zł, nie orientuję się dokładnie w cenie, także nie chcę was tutaj skłamać, ale mam nadzieję, że się nie mylę. Także cóż, no na razie cieszymy się, na razie cieszę się tym, że mam dostęp do takiej wersji. No i cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, wiecie co, ja na razie anuluję to wyszukiwanie, zacznę sobie chyba szukać od nowa, bo to chyba nie ma większego sensu. Szukam już prawie 7 minut, jakoś nie ma chyba chętnych na koop z botami. No ale co zrobić, dobra, robimy jeszcze jedno małe cięcie i wrócimy już do gry. Dobra, kochani, jesteśmy. Nasza gra jest gotowa. Także wbijamy. Zagramy sobie jeden taki szybciutki meczyk. Mam nadzieję, że będzie szybciutki. Ja od razu mówię tutaj i zaznaczam, że ja jestem graczem początkującym, jeśli chodzi o Dotę, żebyście tutaj... Znaczy, jeśli chcecie, wiadomo, możecie mnie tutaj pojechać ostro. Nie ma sprawy, ale równie wdzięczny będę za jakieś konkretne porady co do tej gry. Dobra, bierzemy sobie Liona, tak jak było mówione.
Jesteśmy po stronie mrocznych. Powiem wam szczerze, jakoś chyba lepiej gra mi się świetlistymi. No ale cóż. Proszę, mamy Warlocka, mamy Jakiro w zespole. Także jest sympatycznie. Czekamy jeszcze na boty. Boty już też powoli wybierają. Proszę, House King. Kunka. Tak jest. No dobra. Czekamy jeszcze 5 sekund i możemy zaczynać mecz. Dobra. I wbijamy. Pojawiamy się w grze. Lekko laguje, bo jeszcze wszyscy się respią. Dobra, dajemy sobie od razu tutaj na pierwszą umiejętność, pierwszy punkt i kupujemy sobie tak. Znaczy ja przynajmniej kupuję sobie zawsze... Zawsze dwie mikstury. Okej. Dwa tango, to jest konsumuje drzewo, powoli przywrócić zdrowie. No i myślę, że to nam na razie chyba wystarczy. Weźmiemy sobie jeszcze jedno, tak dla pewności. I ruszamy. Ja tradycyjnie idę na sam dół, bo lubię być tam na samym dole. Zawsze od tej strony podchodzę, przynajmniej bardzo często. Może zajrzymy sobie po runy, czy są jakieś runy, chociaż nie mam butelki, także od razu mi się aktywują. Tutaj są nasze wieże obronne i tych wieży musimy bronić. Jest z nami Nature's Prophet, tak jest. Widzę, że tutaj już czeka, też będzie próbował tą linią cisnąć. Idę jeszcze zobaczyć, czy są jakieś... Tu nie ma. Dobra, dalej nie idziemy. Skupiamy się już na rozgrywce. Good luck. Verily. The battle begins. Dobra, zaczyna się walka i w tym momencie... time for strong arm tactics. Respią się creepsy, miniony. Oh, hell yes. Każdy mówi jak tam sobie tylko chce. Dobra, już cisną nasze creepsy. I ciśniemy razem tutaj z naszym kolegą na tą linię. Spróbujemy się tędy przedostać. Są już tutaj, widzę, bossy, jest House King. Widzę, że na razie tylko House King, a nie, jest również Dazzle. Dobra, i teraz trzeba łapać last hity. Yes. Dobra, tego się nie udało złapać. Jesteśmy pod wieżą, ale nie podchodzimy. Nie ma co. Wieża zacznie, może zacząć do nas strzelać i wtedy pojawia się mały problem. Prowling. Dobra, biegną creepsy. O, House King blisko. I'll put the squeeze on you. Dobra, ten last hit nie wszedł. Spike! Dobra, dostał. Onward. Troszkę go tam zraniłem, uciekamy. Uciekamy, bo wytłukli nam creepsy. Forward. Dobra, jest awans i od razu daję go sobie do many. Yes. To zresztą tutaj widzicie. Why o, not? Proszę. Dobra, dostał trochę. Verily. Dostał dwa razy. Blokuje się. Ładować go, ładować go. Attack! To hell and back. Ajajaj, zagapiłem się tu trochę. Dobra, trzeba sobie uzupełnić manę. Yes. Chociaż trochę. Wiecie, moja postać, właśnie Lion jest z tym dobry, że ma Mana Drain umiejętność, która pozwala mu pochłaniać właśnie magiczną energię wrogiej jednostki, odbierając jej mana z każdą sekundą. Zabieramy manę wrogom i zyskujemy ją dla siebie. Dobra, widzę, że zostaliśmy sami, jeden na jeden. Wraca nasz kolega. Oh, hell yes.
creepy. Spike! Dobra, troszkę ich zatrzymaliśmy tutaj. Oh yes. Dobra, ładuje nas. The fight? Wycofujemy się, okej. I last hity, bo mało tych last hitów spada. Ajajajajaj. Yes. Creepsy mi ukradły. To złodzieje, no. Yes. Dobra. Wolno. Prowling. Trzeba się cofnąć. Nie ma co tutaj na razie ryzykować. Dobra, przyjechała katapulta. Zawsze po 3 minutach. Warriors of the wood. Oh hell yes. Aj, nie wchodzą last hity. Nie wchodzą, nie wchodzą. Wszedł. I've got a power grip. Dajmy sobie. Where's the fight? Spike! Dobra, kończ go, kończ go, kończ go, kończ go. Kurczę. Ten za nim pocisnął, dobra, kradniemy manę. Wiecie, ta postać jest właśnie z tym fajna i elastyczna, że... First blood! First blood! Forward! To hell and back! Znowu trochę biegną klipsy. Dobra, tutaj. Kradniemy manę, kradniemy, uzupełniamy, super. Dobra, trzeba ładować. Cofamy się. Pozostał nam jeden minion. One są tutaj typowo do pomocy, wiecie? Bez nich tutaj rozgrywka byłaby... Onward. Dobra, poraniłem ich trochę, uciekamy. Oj, 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 oj. Oj, chyba zginę. Tak, chyba zginąłem. Widzicie, sekunda, nie uwagi. Nie można zginąć. Także pierwsze koty za płoty. Mówiłem, że będę lamił. Nie obiecywałem tutaj absolutnie złotych gór. I złota też mało, bo tylko 2 lasty. Tak, że jest słabo. Dobra, no cóż, no kupię sobie tylko to i kupię sobie może teleport, żeby się tam szybciej dostać. Okej. Okay. Teleportujemy się. Why not? Wiecie, tutaj taka pierwsza, myślę, podstawowa sprawa to nie grać samemu, bo tak jak ja teraz gram sam, jest naprawdę, naprawdę ciężko. Jest szansa na tego rycerzyka. Yes. Kurczę, gdzie on pobiegł? Oj, już do mnie strzela. Tak, tak, strzelaj, strzelaj nawet 500 razy. Tu już kolega sobie nabił z 20 las hitów, a ja dalej nic. Słabo to wypada. Bottom is missing. Cross my palm. Spike! Power pours into me. To hell and back. Dajemy trzecią umiejętność do many. Trzeci punkt do many rozdzielamy sobie. Forward. Dobra, ładuję wieżę. Oh hell yes. Proszę, where's the level fight? Zdobyty. Dobra, rozwaliłem katapultę, biegną już creepy. O, proszę, tu już strzela katapulta do jednego z naszych. Onward. O, ktoś się respi.
that devil to pay. Dobrze, teraz jest dobrze. Yes. Your top tower is under attack. Cofujemy się. Yes. Okej, dostałem dwa razy. Your top tower is under attack. Słabo, słabo. Your top tower is under attack. Kurczę, znowu nie wszedł, no. Słabo. Słabiutko, uciekają pod wieżę. Ale tutaj jest dwóch, dobrze, ze mną jest ten kolega. Dobra, cofamy się. Wystarczy. To hell and back. Tu widzę w magicznym sklepie. Wieża. Świetnie. Oh yes. Okej, okay, ile nam zostało? 7 widzę. I dwie mikstury lecznicze. Nie ma tragedii. Ciśniemy. Why not? Dobra, level padł. Such strength is mine. I mamy ostateczną umiejętność, oh, która yes. No, na tej postaci, powiem wam szczerze, jest świetna. Zarówno na daleki dystans, jak i na generation. Klipsy. Bo one yes. Tak daleko pod tą wieżę nie cisły tam, bo... A i tak dobiegły pod samą wieżę niemalże. After them. Kurczę. Where's the fight? Do naszego. No, oh hell, bottom is missing. Znowu ukradł mi last hita, no. To hell and back. Bottom is missing. I znowu mi ukradł. No nie. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Wycofujemy się. Yes. Dobra, spróbujemy. Dobrze, zabiłem. Lionize me by my horns. Jeden za jeden. You'll not double kill. Prawidłowo. Onward. Jeden za jeden, kolega tutaj musi się leczyć, a ja muszę sobie uzupełnić manę. Obowiązkowo. Hand it over. Dobrze, last hit wpadł. Your middle tower is under attack. Bottom is missing. The enemy's top tower has fallen. Your middle tower is under attack. O kurczę, gonią za nami. Yes. Nie wygląda to dobrze, ale... Verily. Dobra, dobiegniemy za wieżę. Tutaj myślę, będziemy w miarę bezpieczni. Zjemy sobie drzewce. Tu ucieka, tu ucieka. Kurczę, nie mam ostatecznie. Illusion. O, pięknie. Bottom is missing. Dobrze. Your middle tower is świetnie under to attack. Zrobił teraz. I grow like the devil. Yes. O, już pod naszą wieżą są. Spike! Forward. Dobra, trzeba sobie jeszcze drzewca zjeść. I grow like the devil. Oh hell yes. Killing spree. Yes. Nie ma potrzeby tracić tak szybko. Why not? Dobra,
strzelał zupełnie, jeśli nie wiem. Żelaz wpadł. Dobra, ja już nie podchodzę, ale wieża... pierwsza wieża już prawie padła. Niedużo jej tam naprawdę zostało i widzę, że tutaj na razie też nie ma bossów. Yes. Że oni tutaj nie podchodzą. Staty 1-1 i jedna asysta. Patrz, no nie, no nie wytrzymam. No jakim cudem, ta wieża, no ile razy jeszcze? Where's the fight? Na wieżę, szturmem. Verily. Prowling. Spike! Whoa. Oh, yes. Na wieżę, na wieżę. Regeneration. Uda się, rozwali się. The enemy's bottom tower has fallen. Oj, nie widziałem, że tu się teleportuje gość. Głupia śmierć. Głupia i niepotrzebna śmierć, ale troszkę im tam krwi napsuliśmy. Dobra, mamy prawie 2000 złota, także coś sobie tutaj zakupię. Your top tower is under attack. 12 sekund do odrodzenia. Możemy sobie to wykupić również, jest taka możliwość. Za 411 zł w tej chwili, ale wydaje mi się, że jest to bezsensowne, żeby takie coś robić. Your top tower is under attack. Okej. I robimy teleporcik. Your top tower is under attack. Już widzę, daleko się przedarli. Kupiłem sobie Mithril Hammer plus 24 do obrażeń, także fajna sprawa, bo powiem wam szczerze, ostatnimi czasy jak gram, to po prostu sobie to kupuję. Jest to bardzo, że tak powiem, pożyteczne. Yes. Dobra, tu widzę, jest Warlock. The enemy's bottom tower has fallen. Chociaż te bossy ścigają, tam jest kunka. Your top tower is under attack. Uciekają, uciekają. Spike! I go like the devil. Bottom is missing. Your middle tower is under attack. Dobrze. Where's the fight? Kurczę, prawie się udało, ale tu wszyscy są. Wycofajcie się, tak jest. Dobra rada. Forward. Trzeba się wycofać. Na spokojnie spróbować tutaj Why podejść. Not? Bo tam już były wszystkie bossy i to było po prostu bez sensu. To hell and back. Yes. Ale mnie spowolnił. Fatalny mecz. Mówiłem, że będę lamił i lamię. Wedle życzenia. Tragiczny pojedynek. No dobrze, kolega tutaj mówił, wycofajcie się i trzeba było biec za naszymi kompanami, nie zostawać samemu, a ja zostałem sam. Widzicie, jeden prosty błąd, gdzieś tam małe zawahanie się tak naprawdę i giniemy. Po drugie, no tak jak mówiłem, ciężko gra się samemu, bo... Ja wiem, jaka różnica jest. W momencie, kiedy gra się z kimś... Tak jak gram z Krem, naprawdę przyjemnie nam się gra i potrafimy tutaj pocisnąć. Ale w momencie, kiedy ja jestem sam gdzieś tam, to... No uwierzcie mi, jest strasznie ciężko. Proszę, tutaj kolega ma już 6 killi.
Warlockiem. Ja mam jednego killa i trzy zgony, najwięcej. Nie wiem, czy dobrze robi cisnąc właśnie tutaj. To hell with you. The enemy's middle tower has fallen. Oh hell yes. Spike! Crawling. Dobra, idziemy trochę wabank. Onward. Why not? More power. Oh yes. Jeszcze katapulta została. Widzę, że wrogowie na razie na środku. Forward. Wiecie, że tutaj też nie ma się co zniechęcać, to na pewno, bo... Hell's fury burns. Killing spree. Double kill. Ładnie, już sobie nabiliśmy trochę kasy. Verily. Yes. Zrobimy sobie manę. Dobra, już się nie udało, ale biegną nasze creepy. Crawling. Your top tower no is under attack. Jest boss, który ma masę życia. Your top tower has fallen. Where's the fight? Your middle tower o, is under attack. Why not? Your middle tower is under attack. Dobra, odpuścił mi chyba. Oh yes. Kurczę, gdzie wszyscy nasi? Oh hell yes. Dobra, ładujemy tego. Punch your ticket. Mamy awans. To hell and back. I go like the devil. Kurczę, nie mnie, ej. Onward. Forward. Fire! O, proszę, koleżanka ma mało życia. Trzeba ją spróbować pocisnąć. Yes. Zabiłem. Okej. Jest drugi kill. Uciekamy. Jest drugi kill. Yes. Udało się, no ale wykorzystałem wszystkie umiejętności. The enemy's middle tower has fallen. Prowling. Dobra, uzupełnimy sobie manę. Paid handsomely. Killing spree. Own age. Oh hell yes. Dominating. Double kill. Yes. Ładnie. Dobra, teraz tak. Kupimy sobie jedną miksturę z dwa drzewce i kupimy sobie butki. I wyślemy sobie tutaj kuriera. Mega kill. Triple kill. Ja tu próbuję sam na razie, ale to jest bardzo niestosowne wręcz, bym rzekł. Spróbujemy sobie jeszcze. Yes. Dobra, uciekamy. Uciekamy, biegną nasze creepsy. Okej, okay, super. You will pay. Okej, okay, mamy wysłanego kuriera. Verily. Widzę,
widzę, od której strony idzie. Wyjdę mu trochę naprzeciw, wezmę od niego te rzeczy. Okej, mamy buty do szybszego poruszania się. Wiecie, to jest bardzo, bardzo ważny element tej gry. Bardzo ważny przedmiot, bo bez tego tak naprawdę nasza postać bardzo wolno się porusza. Dobra, mamy ostateczną kulkę. Dobra, wycofujemy się. Już biegną creepsy. O, zawróciła. No i widzicie, jak te buty pomagają. Dobra, wracamy, bo tutaj widzę, jest za ostro. Nasi próbują tam od przodu. Wow. Why not? Spike! Where's the fight? Dobra, mamy level. Super. I go like the devil. Wow, strzelił raz do mnie, ale dobrze, creepsy go przepłoszyły. Yes. Dobra, okej. Okay. O, Warlock. Warlock go ściga. Nie dostrzelę do niego, kurczę. O, tak był blisko, no, Warlock go w dalszym ciągu. Verily. Money changes hands. Yeah. Dobrze, wszyscy na wieżę. Wow. Aż trzy bossy. Pięknie po prostu. A i zabrał mi. Ale mamy awans. Z tym dobrze, przepłoszyliśmy ich stąd. Oh hell yes. Że ja tak nawet wiem. Eight bells and all's well. Radiant structures are fortified. Dobrze, zabrałem. Monster kill. Super. Padł trzeci kill. Demon's bomb. Die. Your middle tower is up. The enemy's bottom tower has fallen. Super. I ładujemy. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Bazy wroga, tak jest. Super. O, jest kurier. Radiant's courier has been killed. Cower! Dominus! No shadow! Zabity! Super, widzę, że ktoś tam na respie ucieka. Yes. Spike! O, kulka! O, za bardzo się tutaj rozpędziłem. 3-4. 4 asysty w tym, ale i nasi tutaj pominęli za bardzo, bardzo. Zdecydowanie za bardzo. Jak zresztą widzicie, no ja mam tutaj 4 umiejętności. Tej drugiej praktycznie nie rozwijam, bo ona bardzo mało daje. To jest przekształca wrogą umiejętność, która przekształca wrogą jednostkę w nieszkodliwe zwierzę, niezdolne do korzystania z żadnej specjalnej umiejętności, ale to tak naprawdę nie jest jakoś wielce przydatne. Ja zawsze rozwijam sobie te 3 umiejętności i potem ładuję tylko tutaj w atrybuty resztę moich punktów. This time, okay. I've brought hell back with me. Kupimy sobie to. Dobra. Teleportujemy się. Verily. Okej, który level? 14 dopiero, słabo.
to hell and back. Tam widzę, nasze creepy już pocisnęły, a wszystkie bossy na razie na środku, więc mamy szansę. Mamy szansę, chociaż jak naszych tam wybiją, to pewnie przyjdą zaraz do mnie, bo to jest, wiecie, moment, one w sekundzie dosłownie teleportują się do wybranego miejsca i tak naprawdę robi się straszna lipa. No tutaj widzę, nie ma co podchodzić też do wieży. Oh, hell yes! Bo tu nie ma wieży, także jak mnie tu dopadną, to raczej wszystkie... Tutaj już widzę, jeden kolega jest. Czyżby za mną cisnął? Dobra, lecą nasze creepy. Kurczę, no tak blisko było. Wow, 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 ale się wyłonili nawet nie skąd. Dobra, idziemy tam do naszych, bo... To nie ma wielkiego sensu, żebyśmy się sami tutaj przeciskali. Jak widzicie, to nie jest wcale takie łatwe. Także idziemy tutaj do naszych. Verily. Sobie zabijemy po drodze stworki, za które trochę kasy się dostaje. Wow, the enemy's middle tower has fallen. Ale się... I go like the devil. Triple kill. To be sought with shadows. Mamy awans. Yes. Dominate. Ultra kill. Dobra, zabiłem. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Czeka do bazy, goń go. On sobie odnowi całe życie. Że padają. The enemy's middle tower has fallen. Kolejna wieża zniszczona. Super, uzupełnimy sobie manę. Forward. Radiant structures are fortified. Excommunicated. Yes. Fight! Dobrze, zabiłem kolejnego. Super. Wow. Ktoś... The enemy's middle tower has wow, fallen. Ile bossów! O! Zabiłem kolejnego. Super, 64. Tak ma być. Ładujemy ten tron. Ładujemy tron i to praktycznie już jest końcówka rozgrywki. Jeszcze sobie naładuję w manę w razie czego. Udało się. 31 minut. Tyle trwał ten mecz. Udało nam się zdobyć tron. 6-4 wynik. Retribution. Rewelacyjny to nie jest, ale na pewno dosyć mnie przynajmniej na chwilę obecną satysfakcjonujący, w tym 5 asyst, więc myślę, że jakiejś wielkiej tragedii nie ma. No cóż, jak zresztą sami widzicie, to nie jest wcale łatwa gra. Myślę, że kolejne odcinki z tej gry to będą odcinki nagrywane z krem, także mam nadzieję, że będzie nam lepiej szło. Że wszystko to lepiej wypadnie. Zobaczymy, no to była gra Dota, mam nadzieję, że wam się podobało. Odcinków na pewno będzie więcej, bo wciągnęliśmy się, zarówno ja, jak i Kreł, wciągnęliśmy się w tą grę dosyć ostro. Także coś na pewno ponagrywamy wspólnie. Dzisiaj jednak nagrałem sobie taki odcinek w ramach wstępu do tej gry. Taką szybką rozgrywkę. Tragicznie ona jakoś nie wypadła. Troszkę te kille tutaj mogłyby być dwa, gdyby były dwa zgony, to na pewno byłoby jeszcze przyjemniej. No ale cóż. Także cóż, no mam nadzieję, że wam się podobało. Na chwilę obecną ja będę się z wami żegnał. Także cóż, no czekajcie na kolejne jakieś tam mecze z gry Dota 2.
Tymczasem ja się żegnam, także cóż, no trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.